Witajcie, przyjaciele. Na początku chciałem przeprosić za moją dość długą nieobecność na kanale, lecz była ona spowodowana dość krytycznymi opiniami poprzednich odcinków. Zarzucano mi, że nic się nie dzieje, tylko widać jak jedziemy na rowerze i przed nami znajduje się asfalt. Dlatego szukałem pomysłu na zmianę kontentu moich filmów i postanowiłem nic nie zmieniać, tylko dodać miły dla ucha głos lektora, który będzie opowiadał piękne historie, które spotkały nas w krainie wikingów. Nie przedłużając, dzień 8. Tego dnia przywitała nas pogoda typowo norweska. Można by było powiedzieć, że typowo barowa, lecz dla Polaka przebywającego w Norwegii jest to określenie, które może zdenerwować i rozjuszyć. W tym dniu nic ciekawego się nie wydarzyło. Mateusz znalazł swoją bratnią duszę jedynie. Widzicie teraz, że Mateusz znalazł sobie w końcu przyjaciela, który go rozumie. No to jest jedyny jego przyjaciel. Jechaliśmy wzdłuż Handargerfjordu do miejscowości Jondal, położonej u stóp lodowca Fona Glacier, na którego mieliśmy zamiar wjechać na rowerze następnego dnia. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas będzie czekać. Pozytywnym akcentem dnia był piękny zachód słońca nad Handargerfjordem. Morza szum, ptaków śpiew. Nazajutrz, jadąc drogą na lodowiec, na samym początku napotkaliśmy na utrudnienie na drodze. Chyba nie są agresywne, Mateusz, co? Ja się skryję lepiej za ciebie. O, tak. Patrz, już atakują. Pyszne burgerki. Słyszałem sobie świat. Zaraz je tutaj biorę na ruszt. Lecz pomimo przeciwności losu i kłód rzucanych przez matkę naturę między szperchy, postanowiliśmy niezłomnie piąć się na sam szczyt. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Pogoda, można powiedzieć, że dopisywała. Ciepło, słońce, błękitne niebo i dość spory wiatr, który na szczęście rozwiał wszechpanujący tam smog i stanowczo poprawił jakość powietrza. Mimo tak pięknej pogody musieliśmy być cały czas czujni, gdyż kilka tysięcy kilometrów wyżej pogoda może ulec diametralnej zmianie i mogliśmy zostać twarzą opakowań Hortex. Opuściwszy podnóże lodowca, które było pięknie zarośnięte pachnącymi zielonymi tujami, krajobraz zmienił się o 360 stopni. Będąc już na północnej grani, skąd mieliśmy wykonać atak szczytowy, klimat stał się surowy i niegościnny dla ludzkiego organizmu. Tam też zapadła decyzja o zostawieniu ekwipunku i rozstawieniu obozu trzeciego, skąd mieliśmy wykonać atak, gdy tylko pogoda na to pozwoli. Tam widać fiord, góry. Tutaj jest droga, którą prowadziliśmy rowery. No widok jest masakryczny. Tak. Myk. Myk. Pogoda chciała pokrzyżować tą planę. Czyste niebo, ale słuchaj, nawet burze. No, to był chyba grom z jasnego nieba, tak zwany. Lecz nas to nie przeraziło i dalej pnęliśmy się na sam szczyt, niczym Jarosław. Na szczęście, będąc już na uskoku Hilarego, dostaliśmy informację z obozu pierwszego, że między 15 a 16 ma być okno pogodowe i postanowiliśmy w tym czasie wykonać atak szczytowy. Znajdujemy się na wysokości 1210 metrów. Tutaj mam wyciąg narciarski. Słoneczko. No a tutaj przygotowany stok.
odczytując kilka chwil na lodowcu i podziwiając piękne krajobrazy, które roztaczały się za naszymi plecami. Tam w oddali widać fiord. Tutaj błękitne jeziorka, błękitne. Żadnego lodowca pływa. Pomachaj! Norwegia. Pytacie, czy warto? Warto. Czekała nas jeszcze ostatnia, śmiertelna, niebezpieczna przygoda. Zjazd w dół. Zobaczcie sobie do góry. Posranek jest, ale... No ja się tutaj zatrzymał, co tyczyło Handra Sakwowa. Nie Handra. I wyszedł. Nie Handra, przyjaciele. No. Bo nie trzymamy się planu. Nie mam 69, ale to nie stąd. Nie, nie, Mateusz, nie rób tego, ej. Ja się boję o ciebie. Na szczęście udało nam się bezpiecznie zjechać z lodowca w dół. Pomimo wielu niebezpieczeństw, które spotkaliśmy na swojej drodze. Uwaga! Uwaga, uwaga! Jakby nie ten płotek, to jest zabity. O. Ja? Ale to nie trzeba się bazatku. Krowy! Ej, jak nie ten, nie jest pierwszy, bo się ich boja. Tak sobie, ale nasrałaś. Taka mała, a taka kupa. Panie, ale robi wira. Zjechawszy do miejscowości Jonda, czekała nas ostatnia przygoda, a mianowicie przeprawa promowa do miejscowości Norheimsund, znajdujący się na drugiej stronie Handargerfjordu. Teraz na kemping zatrzymaliśmy się w miasteczku. A jakiś taki przy drodze. No, ale super jest. Tam w oddali widać lodowiec, gdzie byliśmy dzisiaj. Cała taka czapa śniegu w góry. Tutaj woda w fjordzie. O, nawet jakąś rybkę tam widać. Po krótkim zwiedzaniu Norheimsund i udaniu się na kemping, tak zakończył się dzień 8 naszej przygody. Jeśli podobał Ci się odcinek i chcesz zobaczyć pozostałe dni naszej wyprawy, to co musisz zrobić? Udostępnić, kliknąć suba i zostawić łapkę w górę. Cześć! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.